Witam serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest oczywiście Fortnite. Nie wiem, po co ja to mówię, przecież zawsze jest Fortnite. Ale nieważne, dzisiaj będzie tryb kreatywny, czyli coś innego niż zawsze. Dropper, dedropper oznacza to, że będziemy spadać w różne jakieś kształty i będziemy musieli spać na sam dół, żeby przejść do następnego poziomu, a potem znowu spadamy i następny poziom i tak dalej, i tak dalej. Jest to trudne, jest to denerwujące, więc na pewno dzisiaj będzie jakiś rage. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Gram niestety sam, bo nie mam przyjaciół, może za niedługo z widzami coś takiego ogarnę. Jeżeli chcecie więcej mapek z trybu kreatywnego, wbijcie tutaj 1500 łapek, jeżeli będzie tyle, no to oczywiście następny odcinek z tej serii, czyli tryb kreatywny, będzie, jak najbardziej. I moi drodzy, pamiętajcie, kodzik w sklepie panion-youtube, a teraz chyba zaczynajmy jako tako, może wbijać się w ten drop. Ja wam pokażę, na czym to polega, tylko sprawdzę sobie, gdzie mam a, nawet nie widzę, gdzie mam na środek. O kurde, ty, dobrze mi idzie, jak na pierwszy raz, to wam powiem, zadziwiające, jest rewelacyjnie, przyjaciele, patrzcie, ja wiem, jak to zrobić, znaczy ten pernat to jest pierwszy poziom, nie, to, zresztą dlatego, o, nie wykręcę, dobra, wiem, jak to zrobić, uda mi się, ja wierzę w to, tam są bounce spady na dole, więc trzeba tam będzie się odbić od nich, no, z kimś będzie się takie mapki lepiej nagrywało, niestety aktualnie nie ma nikogo. Więc to już... O Boże! Przecież ja tego nie dotknąłem, halo gro! Czemu ty mi to robisz? Jestem aktualnie na Mazurach, jak to oglądacie. I odcinki będą się pojawiać na gamingowym co dwa dni! I coraz bliżej! Coraz bliżej! A jednak nie za blisko. Nie na tyle, żeby wygrać gierkę. Dobra, gdzie tu wylecieć? Tak? Chyba tak. O! Jest! Mamy to! Jak nic! Za czwartym razem, rewelacja. Boże, tu jest jakiś punkcik. Da się go zebrać? Czekaj, czekaj, czekaj. Mamy go! Oh yeah! Dobra, lecimy dalej na następny dropper. Dropper. O kurde. Czekaj, czekaj, byku. To jest już bardziej. Patrz, pyk, pyk. A nie pykło. Trzeba idealnie. Pyk. O Boże, spokojnie. Teraz tak. Lecimy dalej. Wow. I mamy... Yeah! O kurde! O mój Boże! O panie, co tu się będzie działo? To niewytłumaczalne jest. Trzeba na razie ogarnąć, gdzie tu zlecieć, panie profesorze. O, tu jest taka fajna dziupla. Chyba wiem jak. Przez ten kontener jak nic trzeba przelecieć. I wtedy przejdziemy poziom. O nie, nie tu, nie tu, to już drzwiami. Okej, na razie muszę wyczuć to, nie? Czyli tutaj. Pyk. O, a tyle, ale trzeba no, przez ten kontener trzeba przelecieć. I wtedy się nam uda na pewno to przejść. Czekaj, bo ja mi się myli, gdzie są te drzwi. Pyk. Dobra. Czekaj. O, teraz. Pyk, lecimy. O! No niestety. Pyk. Gdzieś tutaj wylatuje. Pyk. O Boże, co ja mam z tym samochodem? Czekaj, bo ja nie mam wyczucia teraz w ogóle. Jezus, te wejście jest w najgorszym miejscu. Co ja mam z tym samochodem, lol. Czekaj, tak trzeba zrobić. Patrz. Jest! Boże święty, jestem najlepszy w tą grę. Gdzie jest punkt? To jakiś punkcik powinien być, halo. Ja wiem chyba gdzie będzie, tutaj gdzieś. Poczekaj. Nie ma punktu, dobra, nie ma punktu. O dziwo. Lecimy dalej, drugi dropper przyszedłem. Teraz znowu to samo. Jazda. Pyk. No chyba za każdym poziomem trzeba. I mamy checkpointik. O, co tam się? Jak to jebanie? Jak to jebanie ty? O Boże. O mój Boże, ale ładne. Ale ładne, panie. I co teraz? Oh yeah. Dobra. Lecimy na dół. Nie wiem gdzie tu się leci. Tędy? O mój, dobra. To będzie już trudne, coś tak czuję, że to... To jest poziom wyżej na mój mózg. Zobaczymy. Boże, ja od razu skaczę. Na hardcora. Patrz. O!
Nie, muszę w ogóle wyczyć, gdzie tu trzeba lecieć, bo ja... Aktualnie to ja nie wiem, nie? Tędy. Dobra. Sprawdźmy może najpierw, przeanalizujmy, gdzie tu trzeba polecieć, aby to przejść w ogóle, czekaj. Wydaje mi się, że tutaj. Ale ban spadł! Jezus, byłem już na samym dole. To tak nie trzeba, to trzeba inaczej chyba. Spróbujemy jeszcze raz tą samą ścieżką. Zobaczymy. To jest niby dobra ta ścieżka taka. Tutaj. Ale trzeba od razu... O! O! Wiem! Wiem, jak to zrobić już. Dobrze lecę. Ja to idealnie robię. Lecimy tak samo. Ja to idealnie robię. Patrz tutaj. O! I teraz. Tak! Tok! I kurde, niestety! Troszkę mi to zajmie. Coś czuję, że troszkę mi to zajmie. Jeszcze raz. Ja się nie poddaję. No co ty? Pyk. Dopóki tego nie wziąłem, jestem chłopakiem, który dopóki czegoś nie przejdzie, no to mamy wygraną! Uhu! Kolejny raz. To fajne, to fajne, fajne. Podoba mi się, bo mnie to przechodzić. Pyk, lecimy. Pyk. Pyk, pyk. Jeszcze. Ej! Wielkoludzie, gdzie tu trzeba lecieć? A w tamtą stronę. To... Nie w tą stronę. Nie, no ludzie. Tu trzeba lecieć. O, Jezus, spokojnie. No i... Ma... Tutaj! O, zdążyłem. A co tu mamy za labirynt? Dobra, mamy kolejny checkpointik. Już daleko doszliśmy, kurczę, no. Zadziwiam sam siebie. A tu... O mój Boże, no tutaj już... Tutaj już jest kolorowo. Jest kolorowo. Tędy, tędy. O Boże. Gdzie? Tam jest ban spad. Dobra, trzeba iść bardziej w prawo. Trzeba iść bardziej w prawo, oficjalnie wam mówię. Bardziej w prawo. Tędy, tutaj. O, i tu będzie, patrz, 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 patrz. Czekaj, bo nie widzę tego. O, i tu jest ban spad. Tu. Trzeba jakoś wykombinować. Lecimy. Brawa dla mnie. Ty czekaj, czekaj, gdzie jest ten banspad? Muszę zlokalizować sobie ten banspad, bo ja nie do końca wiem, czekaj. Czy to jest przy ścianie? Boże, tu nie widać go. Gdzie on jest? Halo, banspadzie. Gdzie jesteś? Boże, czemu tego banspada tu nie widać? Czy to jest aż takie głębokie? To jeszcze przez takie coś trzeba przylecieć? Stuknijcie się w głowę. Dobra, lecimy tutaj. To jest wszystko to samo chyba. Mi się wydaje, to ułożenie. Dobra, tutaj, tędy. Mi się wydaje, że to się tędy robi, patrz. Tak! Boże, to jest idealne! O mój Boże. Tylko dziwi, czemu nie ma, gdzie są pieniążki? Co to jest? Czekaj. Co za przejście? Co to jest? Aha, punkcik! Parkour! Po punkcik. O. Jezus, mamy punkt. Yeah, my. Myślałem, że mi HP weźmie. Dobra, mamy drugi punkcik. Czyli one są gdzieś skitrane. Jezus, na pewno tam były punkty. To lipa trochę. Sknopersiłem to. Jazda. Spokojnie. Tędy. O. A to co? Jeszcze raz? Pyk. I mamy checkpoint. Tak jest, proszę państwa. Piąty level. O mój Boże, tu już jest troszkę zimowo. I szczerze, na razie nie wiem, gdzie tu lecieć. Może tu? Boże, tędy! Tędy się da! Oczywiście, że tędy się da! Yo, nigga! O! Jest! Nie! Lodzik mnie odbił! Lodzik mnie odbił! Czaj się! Jak to mnie odbiło na końcu? No nie, to jest... Chamstwo już, totalne. Boże, on mnie odbił, ten mały skurczybek na dole, troszkę niżej. Ale to tekstury mnie odbiły, no bez sensu. Totalnie bez sensu. Jest! Boże. Centymetr. To jest najdłuższy poziom, jaki na razie przechodzę, nie? Bo ja po prostu... Tu na pewno jest jakieś inne wyjście, to jest niemożliwe, że tylko jedno. Może tutaj, o. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest! O mój Boże! Za pierwszym razem i tu mamy punkcik. Patrz, patrz! Punkcik. Aaa, ale super! Punkt.
Dobra, uciekamy stąd. Idziemy dalej. Daliśmy radę. Pyk. Pyk. O, 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 jeszcze jeden. Pyk. A tędy. I mamy kolejny checkpoint. O kurde. O. No to już nie jest. To trzeba z drugiej strony chyba. No, tak mi się wydaje. To jest poziom, który sprawi mi dużo trudności. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Oj, tak mi się nie wydaje. On jest prosty. Dobra, on jest prosty, ty. To jest do zrobienia. Muszę bardziej manewrować swoim ciałkiem. Kobiecym ciałkiem. Fajny jest ten skin, ten kilo. Podoba mi się. Ostatnio ciągle nie wygram. Jest w dechę. Dobra, lecimy. O mój Boże, jestem Bogiem za drugim razem. Patrz! Punkcik, mordeczki. O kurde, a to co? No, czekaj, 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 bo źle poszedłem. Tędy. Jezus, jakie to jest wielkie. Ej, ale gdzie jest punkt? Halo. Ty, to jest niemożliwe. Nie, on jest... On tam był gdzieś. No czekaj, ja go zaraz znajdę. Nie może być tu tyle kryjówek. Czekaj. Nie tędy. No tędy trzeba iść, no. Czekaj, bo się zaraz zgubię w tym... Tu jest jak nic. Ta, on tu jest. Mamy go. Boże! Jaki chłop to w ogóle zrobił, ty? Jaki labirynt. Wchodzimy stąd. Ty, ja stąd nie wyjdę teraz! Nie mówcie. Dobra, na szczęście. Idź na jumpadzik. Myk. Mamy trzy punkty, trzy. Szkoda, bo tam w tamtych poziomach też były gdzieś te punkty, tylko nie wiem, gdzie one są. Gdzieś są pokitrane. Dobra, znowu trzeba przeskoczyć. No i tędy. I mamy kolejne, siódmy. Ile tych poziomów? Wydaje mi się, że tu jest 10 poziomów będzie. Ale tu bolą oczy, to jest za ciemne. Ale to jest za ciemne, tu bolą oczy normalnie, ja nie wiem, gdzie tu lecieć. To jest tak ciemne, patrz, no i weź tu gdzieś poleć, trzeba przeskoczyć. O Boże, to już będzie trudne. To już będzie trudne. Ale my sobie poradzimy, kumple. Ty w ogóle jest ostrość na kamerce. Nie tędy. Tędy. Tyk. O mój Boże, dlaczego? Czemu to mnie bije? Nie bij mnie, kumplu. Kumplu, nie bij. Teraz. O, no, depchało mnie to troszkę, nie powiem, że nie. Pyk. Pyk. Hopla. Ja, o, dobra, ale to jest raczej proste, tylko nie mam pojęcia, gdzie jest launchpad. Znaczy, no, launchpad. Bouncepad, nie wiem, co tam jest na dole. Jezu, znowu mnie to odepchało. Nie wytrzymam. Się wydaje proste, ale to jednak nie jest proste. No teraz, zrób to dla mnie. Kumplu, no. O. Czemu? Czemu mi to robisz? Teraz, teraz. Boże, dziękuję. No tutaj nic nie ma. Rewelacja! Dobra, musimy punkcik znaleźć. Będzie coś trudniejszego. A, parkour następny. Jezus, co to jest? Dobra, nie jest aż taki zły. Co jest grane? I mamy punkt! Tak jest, następny punkcik do kolekcji. Kolejny poziom. Wydaje mi się, że tu będzie 10 poziomów. Nie wydaje mi się, żeby chłop zrobił więcej. O Boże, co się stało? Przejdziemy jego całą mapę. Całą mapę przejdziemy, to jest challenge. Czy challenge? Oh man. Mamy checkpoint, panie profesorze. Tylko co teraz? Ósmy. Ósemka teraz jest. O, bo jak mnie oczy bolą. Ja nie mogę. Ale mamy punkt! Ha! Nie wiedziałem, coś mi się tam świeciło, to nam poleciałem. Mamy punkt. Dobra, już wiem, że to trzeba zeskoczyć i lecieć. Lecieć!
Ile wlezie? O, jak bliziutko! Mua, to jest prosty poziom, to jest prosty poziom. Nawet punkty zebraliśmy przez przypadek. Rewelacyjnie. Ile odcinek? 19 minut już to nagrywam, więc kurde, nie jest źle jak na 8 poziomów. Wiem wam, że jest... Wyśmienicie. O kurde. Ale to jest dobry sposób na to. Ta rakieta mi przeszkadza cholerna, no, na dole. Hopa. I od razu, bez patrzenia. Rakietco, nie powstrzymasz mnie. Jest! Łatwo! Łatwo, lamusy, lecimy dalej. O kurde. Ale speedzik. Ale speedzik. Kolejny poziom, dajcie mi kolejny poziom, mordo. Dobra, i punkcik. Co teraz? O ja, to też rejebanie. O kurde. Dziewiąteczka. Lecimy z dziewiąteczką. Ojejo. Dobra, to było słabe. Ale to jest najgorsze, jak masz takie... Ja się tam ledwo mieszczę w te klocki. O Boże, jakie to będzie trudne. To będzie wciulnik trudne. Żeby to przejść, to troszkę czasu się zmarnuje niestety. A życie, co ja mogę... Ajajaj. Karamba. Jakie to jest długie w ogóle. Nie, to trzeba... Trzeba mieć jakiś lifehack na to, czekaj. Bo to tak nie, na pewno ja to źle robię. To się tak robi, na 200%. Aha. To się odbija, to się odbija, nie wiem, czy tam jest dziura, czy co. Straszne to jest. Straszny poziom. Dobra, jeszcze raz tak próbujemy, czekaj, tak. Masakra. Ale dobra. To jednak na pewno jest ten prostokącik, znaczy kwadracik, prostokącik. Ale prostokąt to też... Jezus, jakie to jest trudne! To jest za małe. To jest po prostu za małe do przejścia, no. Dobra, teraz. Yeah, rąbię. I to jest tak długie. Daję sobie 5 minut na to, jeżeli to będę tyle robił, to ja kończę ten odcinek. A to jest dziewiąteczka, już kurde, no tej dziesiątki bym chciał w tym odcinku dojść, no. No piękny. Jezus Maria. A jeśli nie, dziesiąty też będzie totalny chyba. Totalna trudność. Dobra. Hopla. Jezus! To jest tak daleko! Ha! Ale idzie coraz lepiej. Coraz lepiej idzie. Już jestem wczyty w tym poziomie. No, za daleko. No, no, dobrze było w sumie. Nie, to jest trudne, mordy, co ja mogę powiedzieć wam, no. To już jest niepoziom dla mnie chyba. Czy to jest do przejścia, ale bym musiał długo to robić. O Boże. No, troszkę mi to zajmie niestety. Nie, czekajcie, no ja... Robię to tak, a tam? Jakbym tu poleciał. Boże, nawet nie wiem, co trafi. Ja już to widzę, ten poziom. Lecimy. Boże, nie umie trafić w tym... Mordę, ja się poddaję. Niestety, przepraszam was. Utknąłem na dziewiątce. Próbowałem to tyle razy, że już mi się... No nie, nie chce mi się po prostu. Po prostu to już jest dla mnie za wiele. A co to jest? Jest jakaś dziura, nieważne. Nie wiem, po co to jest. No patrzcie, tego się nie da przejść. Po prostu, znaczy, no wy byście to na pewno przeszli, nie? Ale to jest cholernie trudne. I to patrzcie, tam chyba jeszcze z 3 poziomy są takie. Więc mordy, ja wam dziękuję za oglądanie z całego serca do końca. Pamiętajcie, kodzik w sklepie panion-youtube. Mam nadzieję, że jest wpisany. Trzymajcie się, cześć. I widzimy się już w następnych filmach. Do zobaczenia. Hello.